Witam was ponownie, z tej strony Halawander i tym razem zagramy w grę The Deed. Dziękuję za polecenie, jest to dość ciekawa gra, jak czytałem na Steamie, na komentarzach. Nie jest ich dużo, tam zaledwie 30, ale wszystkie 100% chwalą. Dlatego też warto zwrócić okiem, szczególnie, że ta gra kosztuje jedyne 0,5 euro. Jest to gra typu RPG Maker, jest ona w mrocznym tonie, co można już usłyszeć po muzyce, którą słyszymy. Nie wiem o czym jest, nie czytałem tak naprawdę, ale postanowiłem w ciemno dać jej szansę. Dawno nie grałem w tego typu gry, więc czemu by nie teraz? Dodałem też kamerę, bo jak wiecie, czasami mogę dodawać kamerę, ze względu właśnie na to, że w takich grach mogą się liczyć też moje emocje, które prawdopodobnie niektórzy z was chcą widzieć. Gra jest po angielsku, więc prawdopodobnie zakładam, że będę musiał też tłumaczyć dialogi, jeśli takowe występują. Bo jak wiadomo, w Bird Story nie było takich jako takich. A więc po prostu musi zdać się na moją znajomość angielskiego. Rozpocznijmy. The Deed, czyli czyn, uczynek. Pilgrim Adventures. Jestem ciekaw. Muszę przyznać, że mam dość wysokie oczekiwania. Mam na imię Aran Bruce, syn Malcolma Bruce'a i prawowity dziedzic Dunshill House, czyli domu Dunshill. Pewnie jakiś pałac czy coś, może coś w tym rodzaju. Ciekawa grafika, dość... To zdjęcie jest, wygląda jakby było robione w jakimś programie graficznym specjalnym. A sama grafika jako gra w grywalnym świecie jest też dość przyjemna dla oka. O, dowiedziałem się ostatnio, że ten tyran, mój ojciec... My tyrant of a father, tak, tyran, który był mój ojcem disherited, czyli wydziedziczył mnie. Na, jakby, korzyść mojej siostry. Moja, jakby, mój związek z moją rodziną... jest dość sztywny, nie wiem, czy prosty, mówiąc lekko. Straight? Nie, chyba powiedzieć sztywny bardziej. Postanowiłem, by moja siostra została z tego równania wyeliminowana. Chcę skrócić cierpienia. Chcesz ją zabić? Nagramy mordercą, wow! To już mnie ciekawi. Niestety moja siostra nigdy... Confines of Dungeon... A, niestety ona nie mieszka tam. Nie, never leaves. Nie, to nie jest, że mieszka, aż nie opuszcza. A nie opuszcza posiadłości, co sprawuje, że to jest dość skomplikowane. Długi czas nie odwiedziałem rodzinnego domu. Nie mogę znieść siedzenia w tym zadupiu zbyt długo. Jednak moja obecność podczas 15 urodzin 50 urodzin nie sprawią żadnych podejrzeń. Muszę wybrać odpowiednio czas i metodę zabójstwa tego the deed, czynu, bardzo ostrożnie. The deed, czyli to jest tak, że to jest przenośnia, ten uczynek, taka chęć zabicia, tak? Zabicie samo w sobie, tak? Ta noc jest tą nocą. Pojadę i zrobię tą. The bell invites me? To znaczy, że dzwon mnie wita. A ding, 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 że już dojeżdżamy na miejsce. Swoją drogą, ta gra jest ponoć bardzo krótka. Można ją przejść w 10 minut, śpiesząc się. Ale ja tego nie robię. Wiecie doskonale, że ja chcę przejść punkt po punkcie, rozglądając się po całych... O, już... A nie, jeszcze nie gramy. Seven Hells? Siedem piekieł, George. Kto był odpowiedzialny za otrzymanie ogrodu? Jack Willis, proszę pana. Jest martwy już przeszło rok. Ktoś tam próbuje robić tu i tam. Jednak to niezbyt jest dobre dla moich pleców. Moja siostra nie zaoferowała ci jakiejś pomocy?
pani Jennifer, nie wiem tego, nie wiem, czy takich imion właśnie amerykańskich, Jennifer. Pani Jennifer nie jest zbytnią osobą, która lubi spędzać czas na świeżym powietrzu, proszę pana. Wiem, George, to był żart. Bardzo zabawny, proszę pana. To jest takie, bardzo zabawny, proszę pana. Wiecie, taki, tego typu człowiek. Ocean comes to dungeon? Chodźmy do środka, zanim co? Zanim ocean dojdzie do Dunshill. Nie rozumiem. Chodzi o to, że zatopi nas deszcz w ten sposób? To jest taka metafora? I już widać, że będą mogły być problemy z tą grą. Jeśli chodzi właśnie o to, że gra jest krótka, 10 minut ponoć można ją przejść właśnie śpiesząc się. Tego nie będę robił, nie będę się spieszył. Powrót do domu. Ale przede wszystkim też ponoć można na wiele zakończeń liczyć w tej grze. Dlatego też możliwe, że będziemy wracać do niej co jakiś czas. Converse with your relatives and research. Rozmawiaj ze swoimi. Czyli to jest pewnie tak. To jest pewnie jedno miejsce. Jeden dom. Jedno wydarzenie. I mamy rozmawiać właśnie z relatives, czyli z rodziną. I szukać potrzebnych nam obiektów. To może być ciekawe. Obiekty są podzielone na dwie kategorie. Dowody i bronie. Czyli możemy pewnie kogoś wrobić, albo też pozbywać się dowodów. No i są oczywiście bronie, którymi możemy dokonać zbrodni. Zanim dojdzie do obiadu, do kolacji, czy obiadu, nie wiem, dinner, to może znaczy to i to, możesz trzymać przy sobie tylko dwa obiekty, więc wybierz je właściwie. Po obiedzie, czy tam kolacji, będziesz miał szansę jakby umieścić przedmiot dowodu, jeśli będziesz chciał. I wtedy dokonać morderstwa. Czyli gramy mordercą. Jest wiele sposobów na dokonanie tego czynu. Ale tylko sprytny, cunning, odpowiedni, będzie sukcesem. Dobrze. Okej, już jesteśmy. Dobry wieczór, panie Aran. Czy mogę wziąć pański płaszcz? Tylko jeśli będę mógł zdjąć swoją sukienkę. Oczywiście, moja droga. Ale pod warunkiem, że ty zdejmiesz swoją sukienkę. Panie Aran, to nie jest sposób, odpowiedni sposób, żeby rozmawiać z damą. To był tylko żart, Aran. George. W porządku. Ale nie może tak. W porządku, George. Proszę pozwolić mi wziąć pański płaszcz. Jesteś nowa, prawda? Nazywam się Sofia. Rozpoznaję pana po zdjęciach, panie. Rozpoznałem pana, bo widziałem pańskie zdjęcia, panie Aran. Nie jestem właściwie nowa. Jestem tutaj zatrudniona przez przeszły rok. Po prostu wcześniej pan nas nie odwiedzał, więc nie zna mnie pan. Co próbujesz przez to powiedzieć, obrażony? Czy odwiedzam, czy nie odwiedzam moją rodzinę? Źle wybrałem, bo myślałem, że będzie trochę w inny sposób. Myślałem, że odwróci kota ogonem. To nie twoja sprawa, czy odwiedzam, czy nie odwiedzam swojej rodziny. Oczekuję lepszych przez służkę manier. O, proszę wybaczyć, że pana uraziłem, panie Aran. Nie miałem tego zamiaru. Jesteś tutaj teraz i sądzę, że jest pan skory spotkać się z innymi. Pański ojciec jest w bibliotece. Po pańskiej lewej stronie. Pańska matka jest parlor, czyli w ogródku? Czy to jest balkon? Nie wiem, chyba w ogródku. Czy jest po prawej stronie? Chociaż nie może być w ogródku tak naprawdę, ponieważ nie jest to parlor. Pada, więc nie może być ogródek. Pańska siostra jest na górze. W swoim pokoju. Tak mi się wydaje. A gdzie mógłbym znaleźć ciebie, moja droga? A gdybym chciał dołączyć do ciebie w ramach miłej, jakby dotrzymania towarzystwa? Ja
Będę w kuchni przygotować obiad, przygotowywać obiad, czy tam kolację. Zadzwoni dzwonkiem, kiedy kolacja będzie gotowa. Kolacja, wydaje mi się, że to jest kolacja. Już? Możemy się ruszać? Możemy się ruszać, mogę zapisać? Save the game! Fantastycznie, przedmioty, nic nie mamy. Nie mogę teraz wyjść. Twoja matka zawsze ustawiała różne rośliny w mieszkaniu, tak to skróćmy. Doskonale pamiętasz z dzieciństwa ten zegar. Clock, chciałem powiedzieć. Z tego czasu wierzyłeś nawet, że kiedy przestanie się ruszać, przestanie tykać, to sam czas przestanie się poruszać. Chodźmy do ojca. Chodzimy do ojca. Nawet teraz znajomy Masti, nie wiem jak to powiedzieć. Nie wiem. Skórzany, nie wiem. Znajomy zapach nie twojego ojca, tylko biblioteki twojego ojca. Wypełnia cały pokój. Masz wiele złych wspomnień z tego pokoju. Najlepszy przyjaciel twojego ojca. Hunting dog, czyli pies do polowań. Zabiorę go na polowanie. Nazywa się Bestie. Podchodzi, patrzy na ciebie i odchodzi, kiedy dostrzega, że nie masz jedzenia. Póki są naznaczone literami sztuka i kultura. Historia Brytanii. To jest... Zabijam kogoś za oknem. To jest mały zeszyt, tom z... Przepraszam, jestem trochę przyciemniony. Z historią rodziny Bruce. Już ci się chce spać, tylko na to patrzysz. Otuń się, chłopcze, te siedzenie jest dla psa. Nawet o tym nie myśl, żeby tu siadać. O co ci chodzi? Witaj, ojcze. Twój ojciec zachowuje ciszę na chwilę, kiedy nagle przechodzi cię... przez bibliotekę przechodzi dziwny chłód. Kiedy w końcu się odzywa, to jest to cichy i dość gorzki ton. Powiedziałeś mi, że już nigdy nie wejdziesz do tego domu, chłopcze. Czemu tu jesteś? Oczywiście, żeby zobaczyć się z tobą, ojcze. Nie uwierzę w to, ale co mam innego wybrać? Wszystkiego najlepszego. To nie jest oczywiste, czym tu jestem. Chcę wszystkie te nieprzyjemności położyć za sobą, za nami. I życzyć ci wesołych 50. urodzin. Wesołych? Naprawdę uważasz, że to jest dla mnie szczęśliwy dzień? Następny dzień, kiedy mogę obserwować, że praca mojego życia idzie w donikąd. Kolejny dzień patrzeć, jak nasze pokolenie, jakby nasza linia krwi podcina sobie żyły, własne żyły. Wiesz, jak uczynić mnie szczęśliwym. Wróć do Dunshill. Zajmij swoje odpowiednie miejsce i rób to, co do cholery do ciebie należy. Musisz pozwolić mi żyć własnym życiem. Wybierzemy te kwestie z tego powodu, żeby było tak, że nam nie zależy na spadku. Żyjemy własnym życiem i nie potrzebujemy spadku. Musisz pozwolić mi żyć własnym życiem. Za późno, ojcze. Mam własne życie. Własny dom, własną pracę. Chrzanić je.
Czy naprawdę myślisz, że twoje małe, beznadziejne życie coś cokolwiek znaczy? Jesteś ze szlachetnej dynastii, która sięga setki lat wstecz. A co znaczy twoje życie, jeśli go... Co twoje teraz życie, te małe życie znaczy wobec tego, tych wszystkich pokoleń? Wszystko. Jesteś takim samym snobistycznym chłopcem jak zawsze. Najwyraźniej nie dawałem ci dość dyscypliny, kiedy byłeś dzieckiem. Jeśli nie możesz zachowywać się, ojcze, cywilizowanie, odejdę. Widzę, że jesteś zdeterminowany, żeby po prostu być niemożliwym. Wydaje mi się, że lepiej zakończyć rozmowę teraz. Ty jesteś niemożliwy, chłopcze, jak zawsze. Ale prawdopodobnie masz rację w co do jednej rzeczy. Ta konwersacja nie ma sensu. I teraz to koniec. Wynoś się. Z przyjemnością. Zachowaliśmy temperament swój. Spokojnie. Rozmawialiśmy. Powiedzieliśmy, że przykro mi, to jest nasze życie, ojcze. Czy mogę przyjść tędy? Mogę. To jest matka. A nie, parlor to jest tego. To jest chyba po prostu salon. Ukochany przedmiot matki. I stary, zakurzony gramofon. Grał, swego czasu grał jej ulubione kawałki. Książka? Patrzysz przez ramię, pewnając się, że twoja matka nie patrzy. Czerwona książka zatytułowana jest Dziennik. No? Porozmawiajmy najpierw z matką. Widzę, że udało ci się dotrzeć, Aran. Wybacz, jeśli nie wstanę. Co? Twoja obecność prawie przeprawiła mnie o... zawał? Dlaczego? Witaj, matko. Proszę, usiądź, jeśli chcesz porozmawiać odpowiednio. A, nie chcesz skręcać karku, patrzę za ciebie. Fajnie, że stojąc z tyłu. Fajnie, fajnie. Więc w końcu udało ci się tutaj przybyć. Proszę powiedzieć, że nie jesteś tutaj tylko po to, żeby sprawiać problemy. Co masz na myśli? Nie mam pojęcia, czym mówisz, matko. Jestem tutaj tylko dla urodzin ojca. To wszystko. Mam nadzieję, że mówisz prawdę. Ta rodzina przeszła już przez wystarczająco dużo kłopotów. Czy już widziałeś się swoją siostrą? Przechodzi przez naprawdę trudny czas. Czy będzie wszystko w nią w porządku? Nie będę tak mówił, że może to w tym razem, bo wyjdzie na to, że jesteśmy źli. Wydajesz się zakłopotana. Czy wydajesz, że to coś poważnego? Nie widziałam ją długi czas tak w tak złym stanie. Pamiętasz to lato, kiedy zamknęła się w łazience z żyletą? Tak, pamiętam. To był ostatni czas, kiedy pamiętam, że widziałem ją w takim stanie. Więc tak. Odpowiadając na twoje pytanie, jestem dość zmartwiona. W tej czasie powinieneś pójść porozmawiać z ojcem, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Życzyć mu wszystkiego najlepszego. I przynajmniej spróbuj brzmieć tak, jakbyś naprawdę miał to na myśli. Rozmawiałem z ojcem. Nie musisz teraz dzwonić. Nie ma nic w kominku ciekawego. Piszmy. Do piwnicy możemy wejść?
Stara piwniczka winna. I też bilard. Pralnia jest obok. A wyżej są mieszkania służby. To może służyć jako broń. To jest ojca na pewno. Tylko czy nam jest to potrzebne? Tak naprawdę. Jeszcze nie. Jestem ciekaw, czy faktycznie mam czas. Czy faktycznie czas gra to jakąś rolę. Nic tutaj nie ma ciekawego. O, na biurku leży zbite lusterko. Najprawdopodobniej ta maid, służka, zbiła je i chciała je ukryć. To będzie poetyczna broń. Naprawdę? Złamany... No nie wiem. Nic ciekawego. Ładnie pościelone. Nie mogę dalej pójść. Ale bo są ściany, to nie ma, to są wyrwy. Źle na to patrzyłem. O, to pan! Wydajesz się zaniepokojony. Nie podobało mi się, jak się dozwać do Sofii. Tak naprawdę jestem dość w szoku i zniesmaczony. Po prostu chcesz jeść dla siebie! To jest spokój, o co tak naprawdę chodzi? Chcesz byś sam za nią ganiał, ty... You dog! Po prostu... Jak śmiesz? Sofia, jesteśmy kolegami. Nigdy bym nie zrobił tak jak ty. Wiedziałem! To się mówi? Smolić cholewki? Nie, jak to się mówi po polsku inaczej. Czujesz do niej mięte, prawda? Pozwolę sobie nie odpowiedzieć. Koniec, to jest koniec tej rozmowy. Nic ciekawego. Dobra, nie zresztą rozmawiać, trudno. Nadal nie wybrałem jeszcze broni. A nic nie mogę zrobić. Dobra, przejdziemy najpierw wszystkie miejsca. Jeśli się skończy czas, to będę grał od nowa po prostu. Żadna strata, ale muszę najpierw przejrzeć cały dom. Nie wracaj tam. W prawo. Co mamy tu? To jest kuchnia, prawda? Zaczynasz czuć obiecujący zapach mięsa, roast beef, czyli steku dochodzącego z kuchni. Jeszcze nie. Poison! Trucizna! You find nothing, nic ciekawego nie znajdujesz, ale stoi na tego... Widzimy niebieskie pudełko z napisem trucizna, nie bierzemy tego. Wydaje mi się, że weźmiemy ten. Mhm. Nie tu. O, dobra. Nie ma czasu się... nie ma czasu ten odpoczynek, trzeba coś robić. Okej, okay. Szafka. Nie! A nie, szafka z tymi, z starymi pamiątkami. Z ozdobami. Ja nie wiem. Oczywiście wiesz. Raz chociażbyś użył tego łba, nie chłopcze. Pradziadek Thomas? Jakie widzisz inicjały na srebrze? CB. Jak myślisz, czy Thomas się zaczyna od C? Nie wiem.
Cóż, ale ja wiem. Czas, the kind of... Ty teraz powiedz, który z twoich przodków posiadał ten kielich? Jeśli odpowiesz źle, będą poważne konsekwencje, chłopcze. Ja pieprzę, to za idiota, to za kretyn. Jedno powiem rzecz o swoim ojcu. Jego styl ojcostwa, jakby rodzicielstwa był zawsze jakby consistent, nie wiem, stały, chodzi o to, tak? Konst, także nie zmieniał się, konsekwentny. Nic tutaj nie ma. O, otworzyłem szafkę. Znajdujemy jakieś strony z tym, z poezją. Z tego, o, z napisane tymi wierszem. To są listy miłosne. Pisane do... Wow. Do jakiejś kobiety. Prawdopodobnie to jest nowa ta, nowa słuszka. Ciekawe, weźmiemy je. Bierzemy je. Bierzemy je. A możemy je znaleźć ukryte. W swojej koszuli, tak? Koszuli, dobrze to rozumiem? Jeśli w odpowiednim miejscu to położymy. Czy mogę teraz je położyć? Weźmiemy szkło. Wiecie? Okej. Sweet and flame, hearted maiden. Let us play the games which have been forbidden in dusty old rooms of this house in which I live in. Come hither to me and do my sweet bidding. Przyjdź, babaw się ze mną w moim pokoju i tak dalej. You find yourself unable to continue. A nie możesz się zmusić do czytania dalej tego poematu. Jesteś pewien, że forbidden to nie jest dobre słowo. A reszta nie brzmi dość rytmicznie. Czy możemy to gdzieś tutaj położyć? A, weźmiemy to najpierw. Tak, weźmiemy szkło. Tak, weźmiemy. I chowamy. A, jest... A, na razie nie mamy możliwości odrozkładania. Nie byłem u siostry! Fuck me! Trudno. Mogłem się domyśleć, że po wybraniu dwóch przedmiotów będziemy mogli już zasiąść do kolacji. Dinner is served. Sofia, podeszłabyś tu na chwilę? Tak, proszę pani? Nalej mi trochę wina. Tak, proszę pani. Ale proszę pani. O co chodzi, George? Muszę... odmówić, czy tam nalegać? A, ja muszę nalegać. To zawsze było moim obowiązkiem nalewanie wina. O, nie chcę sprowadzić żadnych problemów. Nonsens. Co to ma znaczenie, George? Przestań być takim pedantem. Ale... Ostatnie. Co tu wybrać? Do you think? Czy pozwoli, żeby służba tak do siebie się odzywała, matko? O, żeby była taka nieposłuszna? Oczywiście, że nie. Po obiedzie będziemy mieli rozmowę, Georgie. Tak, proszę pani. Pozwól mamie się tym zająć, dobrze? Nie potrzebujemy twojego wścibstwa. Mały wścibski szczur, prawda, tato? Tak, to prawda. Chuju. Czy mógłbyś kiedykolwiek zamknąć się, chłopcze?
Już, już, spokojnie, ojcze. Przestań ci gorączkować. Ostrożnie, ojcze, nie ma co robić jakiejś sceny przy obiedzie. Ja ci pokażę, chodź tu! Co? Proszę, Malcolm, nie prowokuj tego... jego zachowania, by zniszczyć obiad. Tak, masz rację. You can count your lucky stars, boy? Możesz liczyć swoje szczęśliwe gwiazdy, chłopcze. Sofia, możesz podejść? Tak, pani Jennifer? Chciałem tylko powiedzieć, że to było cudowne jedzenie i smakowało przepysznie. Thanks. Nie wiem, jak to robisz. No tak, powiedzmy. Jesteś zbyt miła. Przygotuję dla ciebie ciasteczka i co? I herbatę w pokoju, jak zawsze. Oj, jesteś taka kochana. Tak bardzo dla mnie dobra. Czy prowokować? W ten sposób, czy w ten? Sofia nie jest zainteresowana twoimi zalotami, siostro. Zostaw ją w spokoju, dobrze, siostro? Nie jest zainteresowana twoimi zalotami. Sami się zamknij się, wszystko rujnujesz. Ara, nie tego, przepraszam za wyciąganie taki. Ale strasznie, no jestem trochę chory. Wystarczy tego, nie oskarżaj siostro o takie rzeczy. Nie zapomnijmy też, czemu tu jesteśmy. By uczcić urodziny ojca. Taka ważna okazja dla wszystkich. Tak, tyle dla nas znaczysz, Malcolm. Wszystkiego najlepszego, ojcze. Wszystkiego najlepszego, ojcze. Oby to było takie, które zapamiętamy. Morderstwo, dokonać morderstwa. Teraz mamy czas, żeby dokonać... żeby podłożyć wszelkie dowody. Kiedy będziemy gotowi. I wejdźmy, żeby dokonać morderstwa. Na górze. A może nie musiałem tak do niej iść, ale pewnie powinien po nią porozmawiać wcześniej. Coś przegląda. Czy... o, może George'owi podłożymy? Mógł być zazdrosny. I pyskował. A, nie ma czasu... Nie, poematy mam do... A może, nie, on znalazł? On znalazł i zabił ją. Nie, jak mogę podłożyć? A, czy chcemy podłożyć? W tym pokoju? Tak. Znalazł te poematy, wkurwił się. Okej, okay. Umieszczamy. Ale mogłem inny wybrać przedmiot. Pokój twoich rodziców. It reminds the frozen time. To jest jak zamrożona kapsuła czasu, której nie zapomnisz. Nie ma sensu tu nic patrzeć, tak naprawdę. Okej. To pokój twojej siostry. Lustra są w różnych rozmiarach, pokrywają ściany. Stwarzają iluzję zatłoczonego miejsca. Zegary to są ozdobne o zegary, to jest trzecia miłość twojej siostry. Zaraz za lustrami i cruelty, nie wiem co to jest. Cruelty, za okrucieństwem.
Nie masz to po co przeglądać. Twój pokój kiedyś to był. Teraz po prostu pokój gościnny. Większość z twoich mebli zniknęło. Prawdopodobnie wyrzucone do ogniska. Tak, do ogniska. Znając twojego ojca. To nie jest czas na to. Gdzie ona jest? To jest ojciec. Nie mogę teraz wyjść. Wiem! Tu? W kuchni? Nie, to jest Sara. Okej. Okay. Zajęta, nie ma czasu do rozmowy. A! Ona tam była na dole po prawej! Patrzy, siostra twoja patrzy przez okno. Jest zagubiona w tym swoim dziwnym mood, czyli się mówi po polsku. Nie atmosferze. Have bad mood. Mam zły nastroju, w dziwnym nastroju. Nie zwróciła uwagi, że wszedłeś. Nadszedł czas. Broken glass. Bare hand. Broken glass. Zaczyna krzyczeć, kiedy ją łapiesz od tyłu. Dobra. And you quickly muffle. Szybko zatrzymujesz krzyki i przyciskasz do gardła szkło. Szarpie się, kiedy przyciniasz jej gardło. Ale utrzymujesz ją w miejscu, kiedy w końcu pada nieruchoma. Opuszczasz na ziemię jej ciało razem z ze szkłem. Czas opuścić to miejsce. A ktoś odkrył ciało. Witam wszystkich, jestem inspektorem Winston Lewis. Wiem, że to jest dla was ciężki czas. Masz rację. Słuchaj, co tu robisz, marnując czas, kiedy zabójca mojej córki wciąż gdzieś tam jest? Cóż, panie Bruce? Nie zauważyliśmy żadnego włamania, tak samo, żadnych znaków włamania, tak samo nikt nie opuszczał, nie wchodził do tego domu. Prawdopodobnie morderca jest w tym domu. Co? O nie! To wydaje się dość głupie, inspektorze. Nieprawdopodobne. Możliwe. Jednak musimy przestrzegać protokołu. Będę musiał każdego z was po kolei przesłuchać. Panie Bruce, czy będzie chciał mnie spotkać się ze mną w bibliotece? Panie Bruce. Oczywiście. Przesłuchanie. Dziękuję, że pani do mnie dołączyła. Dołączył pani do mnie, panie Bruce. Jestem pewien, że to nie zajmie długo. Zanim zaczniemy, muszę przeszukać pańską osobę. Daj mi to za sobą. To naprawdę potrzebne? Obawiam się, że tak. Proszę się obrócić. Nice ass! Ok, kiedy to już mamy z głowy, przejdźmy do przesłuchania. Jak wiesz, że jak pan wie, już rozmawiałem ze wszystkimi obecnymi w domu.
i zdążyliśmy przeszukać cały dom. Ale do tego dojdziemy potem. Zacznijmy od początku, dobrze? Najpierw przejdziemy przez aktywności, które dokonałeś podczas po przybyciu do domu. Przyszliście o 7:00 i przywitała was przy drzwiach. A, że powiedziała, że byłaś dość zdenerwowany, abrasive, nie wiem co jest. Tuż jej zachowanie mnie do tego zmusiło. Oczekuję wysokie standardy od naszych służby. A ona po prostu zawodziła w tych oczekiwaniach. Oczywiście, że straciłem temperament. Czy często to dzieje? Kurwa! To dobre pytanie. Chodźmy dalej. Kurwa, co ja zjebałem? Służka powiedziała, że flirtował pan z nią. Dość kwestionowany, jakby powiedzieć, charakter kwestionowany jest z pańskiej strony. To oczywiście był tylko żart! To był tylko żart z czystego serca! Może teraz to się wydaje takie nieodpowiednie. Łatwo tak pomylić tę sytuację, prawda? Warto zwrócić uwagę, że butler, czyli ten, no, służący, zwrócił uwagę na pańskie zachowanie. Potem pan rozmawiał z matką Glorią. Rozmawiał pan... You spoke briefly... Rozmawiał pan krótko o swojej siostrze. Ponoć martwił się pan o jej zdrowie. Byłem zaniepokojony o jej stan psychiczny. A nie, bardziej się martwił moją matkę. Wydawała się zdesperowana i zmęczona. Jestem pewien, że... Źle wziąłem, nie to wziąłem i teraz będzie, że jesteś... A, więc się pan nie martwi o swoją siostrę, tak? Spora zabrat. Dobra, tyle lat musiała się z nią męczyć. Czy zachowała się jakoś dziwnie wtedy? Nie była sobą, rozumiem. Poszedł pan zobaczyć swoim ojcem. Dość nieciekawie poszła wasza rozmowa. Zawsze miał ciężki temperament. Of course, ty. Często konwersacje przebiegają w ten sposób. Po prostu często się denerwuje. Czy ma gwałtowne odruchy, czy gwałtowny temperament? Całkowicie, oczywiście, że tak. Rozumiem, dobrze wiedzieć. Rozmawialiście o powrocie do Dunshell. Oczywiście odmówiłeś. Odmówił pan. Oczywiście, że... Oczywiście, ja już mam zupełnie inne życie, gdzieś indziej. Ojciec nie potrafi dojść do wniosku, że już mam własne życie i nie mogę tu wrócić. Oczywiście, że nie. To zrozumiałe. Ale rozmawiał pan też ze swoim służącym. I wyrzucił panu ponownie to, że pan się źle odezwał do służki. A, nie potrafię się wypowiedzieć. I pan oskarżył go o zainteresowanie się nią. Ale sobie.
No to wyglądało, biorąc pod uwagę jego zachowanie. Oczywiście, miał... interesuje się wieloma kobietami. Niezdrowe. Naprawdę? Zawsze taki był. Czy rozmawiał pan z swoją siostrą? Nie, nie będę kłamał, nie rozmawiałem. Nie, nie widziałem jej. A więc dobrze. A co się stało podczas obiadu? Były jakieś kłopoty dotyczące zachowania służącego, prawda? Obraziła pana jego zachowanie. Obraziło zachowanie jego pana. Nawet nie wiesz, jak sobie radzi nasza rodzina. Moja rodzina. Służący powinni trzymać gębę na kłódkę i robić, jak im się każe. Co im się każe? To coś... unfeeling, dość... jak powiedzieć... bez emocji, no to jest nieciekawe podejście. Nie przeproszę przez to, że mam wysokie wymagania. Rozumiem, że twój ojciec się zdenerwował. A często tak ma. Nic nadzwyczajnego. Często podczas sobie traci nad sobą panowanie? Nieważne gdzie jest, on traci panowanie nad sobą. Rozumiem. O, oskarżył pan siostrę o... jakieś dziwne... jakby flirtowanie jakby ze służką. Cóż, ktoś powinien w końcu z nią o tym porozmawiać. Sama się... jakby powiedzieć... sama się pogrążała, trzeba było jej zwrócić uwagę. Więc miała jakieś uczucia do niej, do tej służki? Tak, bardzo silne. Ale nie sądzę, żeby... nie wiem, czy o tym wiedziała służka sama. Gdzie pan był, gdy pan umarł? Gdy pana siostra umarła? Na dole. Byłem w bibliotece. Tak, tak to powiedział pański ojciec. Już skończyliśmy przeszukiwać całe pomieszczenie. Znaleźliśmy poemat napisany przez pańską siostrę, który był romantycznie adresowany do służki. Ale jednak nie wiemy, czy służka była świadoma tych uczuć, bo znaleźliśmy go gdzie indziej. Możliwe, że to właśnie ta miłość spowodowała jej śmierć. Jednak. Ciekawi mnie... broń. Wygląda na to, że... szkło pochodziło z pańskiej siostry szkła. Szkła! Z lustra! Lusterka. Znaleźliśmy resztę w pokoju służki. Był pan ponoć u nich, no, w pomieszczeniach służby. Nie możemy jednak całkowicie wykluczyć samobójstwa. Naprawdę interesujące. Będę z panem całkowicie szczery. Mimo, że pańskie zachowanie było dziwne momentami, nie widzę, żeby był powód jakby podejrzewania pana. Also, muszę podejrzewam pańskiego ojca, mimo że dowody na to nie wskazują.
jest kilka kwestionujących pozycji, jeśli chodzi o pańskiego służącego, ale to jest zbyt klisze. Tak samo wydaje mi się, że trzeba się przyjrzeć sprawie służki. Nie sądzę, żeby pańska matka dokonała tego czynu. Trzeba przemyśleć, czy to było samobójstwo. Ale osobiście nie jestem przekonany. Jednak teraz co się stanie dalej? Może pan odejść, ale docenię to, jeśli pan nie opuści miasta. Mogę mieć inne pytania później. Ale będę miał prawdopodobnie więcej pytań do pańskiego ojca. I jeszcze rozmowa z służką też będzie potrzebna. Wydaje mi się, że będzie podjęte tego dyskusji możliwość werdykt o samobójstwie. Zobaczymy. Koniec? Przepraszam za moje marne tłumaczenie, ale nie jestem zbyt... Nie jestem w dobrym stanie tłumaczenia. Dajcie spokój. Dobrze jest! Dobra. Mimo, że byłeś trochę podejrzewany, to inspektor nie pytał cię o nic więcej. Twój ojciec został zamknięty, na chwilę zabrany, żeby zamknięty na przesłuchanie i został się głównym podejrzanym. Ale nie było żadnych dowodów, żeby go aresztować. Ale to jest głupie, ja myślałem, że... Wydało ci się, że uciekłeś, że udało ci się uciec. A, jednak nie postawiłeś jakby... Nikogo nie podejrzewają innego, więc twój ojciec wysunął co do ciebie. Lata później... A, i dowiedziałeś się w szoku, że twój ojciec zostawił wszystko nie tobie, a jakiejś organizacji zaufanej. Dokonałeś tego czynu na nic. I teraz nic cię nie uspokoi w nocach, kiedy cię nachodzą demony tego czynu. Nie byłbym dobrym mordercą, ale nie jestem mordercą! Jestem przyjaznym człowiekiem. To było na tyle. Spotkamy się w następnym odcinku, bo chcę to dokonać dobrze. Ale to będzie już krótki filmik. Ten zajmował mi godzinę. Nie podzielę go, proszę się go tak jest. No i co powiedzieć? Wielkie dzięki za oglądanie. I widzimy się w następnym odcinku. Ciekawa gra. Warta swoich pieniędzy, bo jest po prostu ciekawie zorganizowana. I... do zobaczenia. Siemanko.